Dzień dobry Państwu, witam na kanale Chrobry Szlak. Proszę Państwa, był już pewnego rodzaju materiał wspomnieniowy, ale teraz powspominamy we dwóch, a powspominamy Zbyszka Modrzejewskiego. Wiadomość o którego śmierci dotarła do nas w miniony weekend. A ze mną doktor Jan Przybył, którego witam serdecznie, tym razem w formule zdalnej. Kłaniam się. Cześć. Dzień dobry Państwu. Na początku oczywiście przypominam tam o tym roznoszeniu naszego przekazu w świat. No i cóż, tak się umówiliśmy na taką rozmowę wspomnieniową. Teraz może jak już parę dni minęło, to jest łatwiej o tym rozmawiać, ale no niestety ta informacja o tym, że Zbyszek Modrzejewski zmarł, zdaje się ostatecznie te informacje, które ja widziałem, donosiły, że w sobotę, czyli to był 4 marca i zmarł w szpitalu w Berlinie, no to taka wiadomość, którą pewnie my dwaj, ale też jak widziałem z komentarzy wielu ludzi, którzy ogląda, wiele osób, wielu naszych widzów po prostu przyjęło z takim niedowierzaniem i wielkim smutkiem. No na pewno ponieśliśmy sporą stratę. Na pewno tak, Zbyszek, bo to człowiek raz, że był do czego ogromnej wiedzy. Naprawdę jak się z nim pogadało, to z nim można było na każdy temat gadać. Naprawdę. Był świetnym budowlańcem, a jednocześnie był kapitalnym humanistą. No, ogromną wiedzę humanistyczną. Miał bardzo specyficzne poczucie humoru, bardzo się fajnie z nim gadało. A miałem okazję wielokrotnie, przebywając na zjazdach Głosu Obywatelskiego, ze Zbyszkiem i z Marcinem Janowskim mieszkaliśmy kilka razy w jednym pokoju. Także co się mogliśmy nagadać, no to się nagadaliśmy. No. Człowiek bardzo twardy, nie rozczulający się nad sobą. My wiedzieliśmy, że on jest chory. On udawał, że jest zdrowy. No tak to właśnie wyglądało. No. Ile razy się człowiek go spytał, jak tam się czujesz? A! On tak... A! No, co wyszło z tego? A! No to widzimy. No ale u niego zawsze, bo jak się czujesz... A! No taki był Zbyszek. Muszę ci powiedzieć, że ja go poznałem w ogóle w takich okolicznościach przyrody, można powiedzieć, że to była kampania wyborcza do Sejmu ostatnia w 2019 roku. No i pojechałem z jednym tutaj z naszych kolegów na taki w cudzysłowie spęd, jaki się odbywał pod Sieradzem, a dokładniej rzecz biorąc w takim ładnym pałacu w Małkowie. I tenże spęd był zorganizowany przez kolegę Łukasza Owczarka, który podówczas kandydował do Sejmu. Tam gwiazdą wieczoru był Grzegorz Braun. Ale szczerze mówiąc, mnie się najbardziej spodobało wtedy wystąpienie właśnie Zbyszka, które zresztą gdzieś tam bytuje w internecie. On mówił o nieznanych korzeniach integracji europejskiej. I zresztą ja potem jakoś dostałem do niego kontakt, do Łukasza i owocem tego była taka konferencja, na której Zbyszek wystąpił z Dobromirem Sośnierzem. I muszę powiedzieć, że no zrobił na mnie bardzo, bardzo duże wrażenie, mimo że potem ja parę razy tak kontrowałem, że on tak strasznie w czarnych barwach wszystko widział, chociaż okraszał to swoim humorem.
Tak, znaczy, tak, wiele osób dorzucało właśnie Zbyszkowi to, że on tak pesymistycznie to wszystko jakoś widzi i tak dalej. Nie, Zbyszek był realistą, ale faktycznie miał, ponieważ miał dużą wiedzę, wiedział, co się dzieje w Niemczech i co się knuje wokół nas i tak dalej, to będąc i tam, i tutaj, on widział, z przerażeniem zaczął stwierdzać ostatnio, że w porównaniu z Niemcami, które zdają się budzić, po prostu Polacy zasypiają. W Niemczech jest bardzo dużo w tej chwili manifestacji prorosyjskich, antyukraińskich, o czym oczywiście nasze media nic nie mówią, ponieważ ja mam moich byłych studentów w Niemczech, to donoszą mi o tym, co tam się dzieje. Oczywiście ja bym, gdyby nie oni, to bym o tym nie wiedział, bo nasze media tego nie podadzą. Od razu, gdyby ktoś o tym napisał w internecie, to no, zdaje się, że tam jakaś kobieta ma kłopoty i nawet ma sprawę sądową gdzieś tam wytoczoną, że popierała inwazję rosyjską na Ukrainę. No my żadnej inwazji oczywiście nie popieramy. Natomiast no, my byśmy chcieli znać prawdę, a nie to, co nam propaganda serwuje, zrobiona w Kijowie, w Waszyngtonie, w Londynie, w Warszawie i w paru innych stolicach. Nas by interesowało to, co się naprawdę dzieje. Natomiast nie znam to dane. Zbyszek to wiedział i widział, jak Polacy są przez media ogłupieni, dokładnie, jak zostali spacyfikowani i ogłupieni na okoliczność, że tak się wyrażę, jak Pawliak mówił, na okoliczność namordników, na okoliczność lockdownu i szpryc. Zbyszek to wszystko widział. I widział, że coś się dziwnego, niedobrego dzieje z Polakami. I on nad tym bardzo, bardzo bolał. Ja mu wręcz serce pękało, bo co przyjeżdżał do Polski, to widział, że jest niestety gorzej, że ludzie popadają w coraz większą drzemkę, że Zachód się budzi, społeczności, społeczeństwa na Zachodzie się budzą, a tutaj marazm i w Niemczech, czy w ogóle w krajach zachodnich, ludzie zdają się coraz mniej wierzyć mediom, a Polacy niestety coś w tej ogólnej masie strasznie wierzą telewizji i srajfonom. I to Zbyszka bardzo gnębiło, bo mówi, że jeżeli tak dalej pójdzie, to dla Polski przyszłości nie ma. I dlatego tu jechał tym takim pesymizmem, no ale jak ja się na przykład przypatruję temu wszystkiemu, co się dzieje, ja się Zbyszkowi nie dziwię, bo na przykład pani Joanna Tegląd podobnie reagowała. Ona też z entuzjazmem by chciała się włączyć w to, co się w Polsce dzieje, ale się tak mocno zniechęciła, widząc, co Polacy wyprawiają, że chyba, nie wiem, chyba do Włoch wyjechała, czy coś, nie pamiętam. Ale też tak, jak Zbyszek, entuzjazm i ten entuzjazm był coraz mniejszy. I wreszcie, kurczę, się Zbyszek za głowę łapał, co oni wyprawiają, co ci ludzie wyprawiają, z czym do gości, kogo my tu chcemy budzić i tak dalej. Ludzie nie chcą być budzeni i nawet na tej zasadzie, że jeżeli się ich budzi, to a odwal się ode mnie, daj mi spokój. Na tej zasadzie, tak. Ludziom jest dobrze w Matrixie, siedzieć w Matrixie i nie chcą znać rzeczywistości takiej, jaką ona jest, a tym bardziej nie chcą włączyć się w odrzucanie Matrixa. No bo oni już nad wszystkim panują, oni już wszystko o nas wiedzą, oni to, a z drugiej strony tak, mówicie ludziom, płacicie kartą, od każdej transakcji bank ma 3%. Państwo, wymuszając na ludziach płatności elektroniczne, staje się wspólnikiem banksterów, napędzając im klientelę. Teraz coraz więcej w tramwajach, w autobusach widzimy biletomaty nowe, zupełnie nowe, w których już znika opcja płacenia kartą. Tylko zapłać telefonem, jakimś blikiem, czymś tam jeszcze, ale zapłać telefonem. Parę razy mi się zdarzyło z tymi nowymi biletomatami, zapłać telefonem. Albo nie ma opcji bilet papierowy, tylko bilet przypisany do karty płatniczej na przykład. To jest wszystko, to zmierza do likwidacji gotówki. Wtedy, jeżeli zlikwidują gotówkę, ale i mało tego, pośrednio wymusza się na ludziach zakup z iPhone'a, zwanego smartfonem.
wymuszę się na ludziach, bo niedługo, to tak, w sklepach już pytają Biedronka, nie Biedronka, o różne aplikacje. Tutaj wsiądzie do autobusu, do tramwaju i na przykład ma opcję zapaść telefonem i nie ma innych opcji. Będzie wymuszane niedługo na ludziach posiadanie iPhone'a, a w iPhone'ie będą wszystkie informacje o człowieku, jego przebieg, jego chorób różnych i tak dalej, gdzie się przemieszcza, co kupuje, ile płaci i tak dalej, i tak dalej. Wszystko państwo, bo myślę, służby będą o człowieku wiedziały. Toż NKWD, Gestapo, prawda, KGB, tam i inne różne służby setnej części tego o nas nie wiedziały, co o nas dzisiejsze tak zwane państwo wie. I to za nasze pieniądze. Kiedyś Unia Polityki Realnej rzucała takie hasło, nie daj się kupić za własne pieniądze, a ja rzucał hasło, nie daj się inwigilować za własne pieniądze. Bo to my płacimy tak zwanym służbom za to, że one nas inwigilują. No to jak? Służący śledzi suwerena, służący śledzi pana, służący zbiera informacje o panu i go potem na przykład ewentualnie jakoś tam tym szantażuje albo coś. Coś tu jest pokiczkane, coś tu jest nie tak. I Zbyszek to wszystko widział, że ludzie się temu ślepo, głupio poddają. I on tego nie mógł zrozumieć. No nie rozumiem. Do Zbyszka nie, jakoś tak trudno to docierało, że ludzie się dają kupować za własne pieniądze, że dają się szantażować za własne pieniądze, inwigilować za własne pieniądze i że nie myślą. To Zbyszka najbardziej bolało, że coraz bardziej wzrasta liczba ludzi mających kłopoty z myśleniem. A dla Zbyszka, podobnie jak dla mnie zresztą, człowiek, który nie myśli, jest osobnikiem z gatunku Homo sapiens i nie różni się od zwierzęcia za bardzo. No ktoś powie, o, ma duszę nieśmiertelną. Różnie to z tą duszą bywało, bo jakbyśmy prześledzili dzieje koncepcji duszy tak poprzez wszystkie stulecia, no to różne ciekawe rzeczy by wyszły, no ale nie o tym teraz mowa. No muszę powiedzieć, że no ja się absolutnie też w pewnym momencie przestałem jednak dziwić temu pesymizmowi Zbyszka, bo ileż można wierzyć w to, że teraz już na pewno porwiemy masy i one pójdą za nami. Tak nie będzie. No muszę powiedzieć, ja mam nadzieję, no bo tutaj Zbyszek związał się z watahami Głosu Obywatelskiego. No mam nadzieję, że to, co on mówił i to, przed czym ostrzegał, no to jakby nie zginie razem z nimi, po prostu watahy będą tą pracę kontynuować. No nie tylko watahy, bo myślę, że to on był jedną z takich osób, które, można powiedzieć, programowały ludzi, ale w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu, tych ludzi, wielu ludzi po naszej stronie. Zbyszek był dla środowiska no, kimś w rodzaju mentora. On momentami przemawiał o świętej pamięci profesor Wolniewicz. No, jego autorytet był naprawdę duży. Nazywaliśmy go tam właśnie w środowisku Wadach starym pasiorem, prawda? No to taki wilk, taki trochę samotnik też, nie? I tak dalej. Bo Zbyszek był takim trochę typem samotnika, chociaż był człowiekiem bardzo towarzyskim, jak przechodziło co do czego. Natomiast właśnie ten jego pesymizm brał się stąd, że on głęboko przeżywał to, co się dzieje, ale przy tej świadomości, że tu nie mamy w Polsce, bo tu się ze Zbyszkiem rozgadaliśmy, że w Polsce nie mamy żadnego społeczeństwa, że to jest populacja polskojęzyczna, w której narodu jest do 20% najwyżej, a społeczeństwa w narodzie, czyli tej takiej warstwy, powiedzmy, ideowo-twórczej, kulturotwórczej, jest nie więcej niż 2-3%. Zbyszek się ze mną w 100% zgadzał. I mając tę świadomość, Zbyszek nie popadł w cynizm. On to głęboko przeżywał, autentycznie to przeżywał i być może to też się przyczyniło do jego choroby i przedwczesnego zejścia. Być może, bo naprawdę on, ja widziałem, jak on to wszystko przeżywa, ze zjazdu na zjazd, on jakoś tak się troszeczkę właśnie jakby zwijał w sobie, widział, że no jest grupa ludzi,
No przez dwa taki się, to by Andrzeja Ponety zapytać, ile się ludzi przewinęło, parę tysięcy. Ile tam było odejść od złamów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ludzie przesiewani jak księdze sędziów drużyna Gedeona. Poczytajmy sobie opowieść o Gedeonie, ulubiona opowieść księdza Blachnickiego. 10 tysięcy ludzi się zgłosiło, hura do walki, a potem zostało chyba 300 z tego wszystkiego. Więc to ksiądz Blachnicki mówił, nie przejmujcie się, że jest nas mało. To nie będzie to żaden argument, żadna wymówka. Tak ma być. I teraz wyobraźmy sobie właśnie ten nieprawdopodobny przepływ ludzi. No, jak tylko powstała Unia Polityki Realnej, to w szczytowym momencie miała chyba coś ponad 10 tysięcy członków. To samo było. To samo. A potem wszystko tak zleciało, że tam parę setek zostało z tego wszystkiego. Tak jest ze wszystkim. Z każdą poważną inicjatywą ludzie się wygłaszają, ponieważ ludzie chcieliby w czymś tam uczestniczyć, ale nie ponosić żadnej odpowiedzialności, żadnych kosztów finansowych z tym związanych po prostu i tak dalej. Tacy są ludzie. Oni by chcieli uczestniczyć w tym, co jest na topie akurat. Tak samo Solidarność. Pokrzykiwali, jest nas 10 milionów, czapkami ich nakryjemy. Jeden człowiek z łódzkiego MKZ-u pokrzykiwał jesienią 81 roku. No a kilka miesięcy później z kolegą myśmy mu dostarczali żywność, bo był na PiS w zamku zamknięty i się bał, że przyjdą po niego i go internują, czy go wsadzą. No więc jak jest, się uzbiera jakaś masa ludzi, no to każdy się chce podłączyć, no bo to wiadomo. A jak jest docisk jakiś porządny, no i to samo się teraz okaże na przykład z chrześcijaństwem, jeżeli już gdzieś tam w Unii Europejskiej się mówi, że będzie się za przestępstwo uważało przez dzieci, prawda, no to wtedy się okaże, ile jest naprawdę chrześcijan. No więc gdyby to zrobić w drugą stronę, że na przykład okaleczanie dzieci, wiemy w jaki sposób, no, jak to niektórzy nazywają chrzczenie z cyzorykiem. Ciekawe, czy uznają to za przestępstwo, za okaleczanie dzieci. A gdyby nawet uznali, to znaczy, że ugodzili w kolejne grupy religijne, czyli muzułmanów i wyznawców judaizmu. I to byłoby wtedy znak taki, że zarówno muzułmanie, jak i wyznawcy judaizmu, jak i chrześcijanie powinni razem połączyć siły w walce z systemem, który ich jako ludzi wierzących prześladuje. No bo to tak będzie wtedy. To jest walka nie będzie to walka już z katolicyzmem czy z chrześcijaństwem ogólnie, ale to będzie walka w ogóle z religią i z ludźmi wierzącymi. I ludzie wierzący, naprawdę głęboko wierzący, nie ideolodzy, ale ludzie wierzący po tych wszystkich stronach, czyli po stronie muzułmańskiej, po stronie żydowskiej i po stronie chrześcijańskiej, oni o tym wiedzą. Oni wiedzą, że jest wspólny wróg i przy różnych okazjach dochodzi do jakichś tam, powiedzmy sobie, porozumień doraźnych. No a to chodzi, że ludzie zaatakowani en bloc, ludzie wierzący, ludzie religijni, no będą się musieli jakoś sprzymierzyć przeciwko tym, którzy ich atakują. To nie można oddawać walkowe ręboiska, na Boga, no nas jest trochę więcej. Nie będzie jakaś garstka nam narzucała swoich pseudowartości. No ludzie kochani. I Zbyszek miał świadomość tego, że dojdzie do tego. Zbyszek, nie wiem jak on tam w ostatnich dniach, jak tam w ostatnich chwilach, ale on raczej był agnostykiem. Bóg przemawia do ludzi czasami w ostatniej godzinie. No słyszeliśmy, że jakoś gdzieś tam porozumiewał się z jakimś księdzem, prawda, tutaj, że wydał dyspozycję, że go pochować na cmentarzu, tutaj pod Sieradzem, tam w miejscowości, gdzie skąd pochodził i tak dalej. O tym wszystkim słyszeliśmy. Daj Panie Boże, żeby tam się dogadał. A mnie się śnił dzisiaj, Zbyszek śnił nawet, że gdzieś tam byłem w górach, w jakimś pensjonacie, coś, patrzę, Zbyszek może jest. Ale już tak jakby się szykował do snu, bo był w piżamie. Był kolorowy sen, miał taką piżamę w paski, w takie ni to zielone, ni to niebieskie pasy, taką piżamę miał.
i coś tam się o coś pytałem, a Zbyszek mówi, a to sobie weź i wygooglaj. Ja mówię, Zbyszek, wiesz, ja z iPhone'a nie mam. No i pokazałem mu swoją Nokię 15-letnią, prawda, więc i tak to się ten sen jakoś tak się urwał, ale tutaj jeszcze jednej znajomej ten Zbyszek się śnił, także no coś tam się dzieje, nie wiem, to są znowu, już powstały spiskowe teorie w tej chwili, niektórzy ludzie już głośno mówią, czy oni tam Zbyszka czasem ci w tym Niemieszkowie nie załatwili jakąś eutanazją czy coś, bo stwierdzili być może, że za drogie byłoby utrzymywanie niego przy życiu. No takie teorie już krążą w tej chwili, dlatego o nich mówię, bo one już krążą. Jak było naprawdę, jeden Pan Bóg wie i Zbyszek wie, no ale już nam tego nie powiem. No ale myślę też, że tu warto by jeszcze dorzucić jedną rzecz, no bo ta, myślę, że nie wszyscy może mogą wiedzieć, poza ludźmi, którzy go tam znali albo przynajmniej kojarzyli z jego działalności, no bo on w tych Niemczech spędził naprawdę przecież kawał życia. To nie jest przypadek, że on tam umarł w tym Berlinie, że nie wiem, przechodził stragarzami, przepraszam bardzo, jeśli to jest zbyt kolokwialne, tylko jego związki z Niemcami to jest wiele lat. No tak, oczywiście, bo tam kilkadziesiąt lat spędził, on te Niemcy bardzo dobrze znał tamtejsze stosunki i tak dalej, a tylko dorzucę taką rzecz, że słyszałem, jeszcze raz potem słyszałem, że podobno pana doktora Ozdyka nie dopuszczono do niego, do szpitala, bo chciał go odwiedzić. To być może pan Ozdyk będzie mógł potwierdzić w sobotę, bo będzie z Lonwatach. I tam pan Ozdyk będzie. No, były takie nadzieje, że jednym z prelegentów będzie Zbigniew, no ale niestety wziął się i rozchorował, no a teraz to już w ogóle. No tak. Ja tego nie mam do powiedzenia pan doktor Ozdyk, bo on też mieszka w Niemczech i on tam naprawdę te Niemcy dobrze zna. No to cóż, no to myślę, że będziemy kończyć. Niech Zbyszkowi da Pan Bóg, prawda, wieczny odpoczynek i on na pewno naszej modlitwy potrzebuje. Jeszcze nie ma daty pogrzebu, jeśli dobrze kojarzę. Nie, nic nie wiem, ale tutaj właśnie znajomi z Watach mają mnie powiadomić. No więc no my też powiadomimy, tym bardziej, że pogrzeb, tak jak już powiedziałeś, będzie pod Sieradzem, więc tutaj już no zachęcamy, jeśli będzie taka informacja, to o tym poinformujemy, no żeby oddać ostatni hołd właśnie Zbyszkowi Modrzejewskiemu. Ja na koniec przyznam, że kiedy jakoś tak usiadłem i ten wypuszczałem, montowałem ten materiał, który poszedł tam zaraz po tej informacji o jego śmierci w poniedziałek. No muszę to powiedzieć, że to był jeden z trudniejszych materiałów dla mnie, nie pod względem technicznym, tylko no to był dla mnie jednak duży szok i muszę powiedzieć, że myśmy nagrali tutaj kilkanaście tych rozmów albo więcej. Były plany na kolejne i wielka szkoda, że kolejnych nie będzie. No mi się wydaje, że Zbyszek chyba przeczuwał swoje zejście, dlatego że już było wszystko jedno. Zauważyliśmy z Marcinem, że w wielu wystąpieniach używał coraz mocniejszego słownictwa. Tak by się nie bał, że go tam zbanują, że to, że tamto jemu było wszystko jedno, bo on już wiedział, że pewnie, że długo nie pociągnie. Tak się nam wydaje, że on miał pewną świadomość jakąś taką, bo naprawdę z jednego wystąpienia na drugie coraz mocniejszych słów używał. Nawet tam parę razy mu się zdarzyło ciężko przybluzgać. No to wiesz, jeden z naszych wspólnych znajomych powiedział, że no wiesz, przyszłość jest niepewna i że być może no Pan Bóg postanowił mu pewnych rzeczy po prostu oszczędzić też. No właśnie, to tak też się zastanawiamy, jak tak ludzie różni odchodzą i na przykład jak moja mama zmarła w 2019 roku,
nie, Mamachnowa 17, przepraszam, to myśmy tak sobie tutaj z siostrą się zastanawiali, bo mama już naprawdę była w takim no, kiepskim stanie, musiała być naprawdę, musiała mieć opiekę 24 godziny na dobę fachową, więc była w domu opieki dobrym. I myśmy się zastanawiali, gdybyśmy na przykład, a myśmy tam byli często, nie raz, dwa razy w tygodniu, myśmy się zastanawiali, co by to było, gdyby akurat mama dożyła tego lockdownu z COVID-a i tak dalej i nas do niej nie dopuszczali, kiedy ona na przykład, jakbyśmy ją odwiedzali, jak ja znikłem na 3 minuty do kuchni, żeby jej przynieść herbatę i wracałem, to mama mówi, o jak cię dawno nie widziałam. Więc ona by rodziny nie poznawała już po prostu, gdyby nam nie pozwolono jej przez pół roku odwiedzić na przykład, czy dłużej. No więc też się tak zastanawialiśmy, że Bóg chyba jej oszczędził tego wszystkiego. Tak nam się wydało właśnie. No ja nie wiem, jak... No cóż, to myślę, że te nasze takie refleksje trochę może jeszcze nieuczesane zakończymy. Moim i Państwa gościem był dr Jan Przybył. Dziękuję Ci bardzo. Cześć, dzięki Państwu. No i dziękuję również Państwu. Zachęcam do śledzenia nas tutaj, tak jak powiedziałem, no informacja o pogrzebie Zbigniewa Modrzejewskiego u nas na pewno będzie opublikowana. To tyle na dziś. Do zobaczenia.